Jerzy Makula, nowy prezes Aeroklubu Polskiego, podjął decyzję o tymczasowym ograniczeniu lotów na lotnisku w Lesznie. W oficjalnym oświadczeniu na stronie Aeroklubu Polskiego czytamy: Główny użytkownik, którym jest Aeroklub Leszczyński, nie wypełnia żadnych obowiązków związanych z zarządzaniem lotniskiem. Zobowiązania wykonywała dotąd Centralna Szkoła Szybowcowa. Nowy zarząd i Rada Szkoły wspólnie ocenili, że kondycja tej organizacji jest katastrofalna. Fakt ten dotychczas był skutecznie ukrywany, co mam nadzieję będzie przedmiotem kontroli komisji rewizyjnej. Stan organizacyjny Centralnej Szkoły Szybowcowej Leszno, a w szczególności brak przeszkolonych pracowników z uprawnieniami, nie pozwala na bezpieczną i zgodną z przepisami eksploatację lotniska. Główny użytkownik, Aeroklub Leszczyński, jak dotąd odmawia przyjęcia na siebie tych obowiązków. Taki stan rzeczy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Na uporządkowanie tej sytuacji potrzeba czasu, a tymczasem właśnie zaczyna się sezon lotniczy. Kierując się wyłącznie bezpieczeństwem wszystkich użytkowników lotniska, jestem zmuszony podjąć decyzję o czasowym ograniczeniu wykonywania operacji lotniczych na lotnisku EPLS Strzyżewice. Ograniczenie zostanie zdjęte natychmiast po ustanowieniu struktur zarządczych. Wyrażam głęboką nadzieję, że nastąpi to szybko i przy współudziale oraz zaangażowaniu Aeroklubu Leszczyńskiego. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Przemysława Nowackiego, prezesa zarządu Aeroklubu Leszczyńskiego, który deklaruje chęć przejęcia obowiązków zarządzania lotniskiem Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej. Na stronach związanych z lotnictwem Aeroklub Leszczyński zamieścił już własne oświadczenie. Muszę przede wszystkim skorygować jedną rzecz. To nie jest zamknięcie wszelkiej działalności lotniczej w Lesznie. To jest tylko i wyłącznie ograniczenie dotyczące obcych statków powietrznych chcących odwiedzać nasze lotnisko. Aeroklub Leszczyński oraz nasz stały użytkownik, jakim jest firma Eurocomfort, będzie miała prawo dokonywania lądowań, następnie wzlotów oraz Aeroklub Leszczyński do kontynuowania swojej bieżącej działalności. Tutaj nie ma absolutnie żadnego zagrożenia. Przemysław Nowacki nie zgadza się z opinią Jerzego Makuli o niewykonywaniu obowiązków. Nie zgadzamy się z tą opinią, dlatego że jako główny użytkownik pod nieobecność i żadnej aktywności nie wykazującej Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie, o której pan prezes tutaj pisze, że sytuacja jest katastrofalna, to my właśnie poczyniliśmy do tej pory wszelkie możliwe starania, aby działalność lotniska utrzymać. Mamy, o czym nie wspomina pan prezes Makula, porozumienie z firmą Aeropartner, która w imieniu Centralnej Szkoły Szybowcowej i Aeroklubu Polskiego zarządza tym lotniskiem, umowę na inspekcję pasa w celu zapewnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa. Teraz umowa o inspekcję codzienną pasa zostanie rozszerzona o całkowity zarząd nad sprawami operacyjnymi lotniska. Jak zapewnia Nowacki, rozmowy ze spółką Aeropartner trwają i mają zostać zakończone w ciągu kilku dni. Mają zakończyć się zniesieniem ograniczenia działalności lotniska, a także przejęciem zarządzania nad lotniskiem w Strzyżewicach przez Aeroklub Leszczyński. Skończy się tym samym lotnicza aktywność Centralnej Szkoły Szybowcowej.